No i siemaneczko, mordeczki, witamy was w nowym vlogu. Dzisiaj znowu z Majką jesteśmy. Mamy ofertkę przygotowanego. Dzisiaj Roma będzie kosić trzeci pokos lucerki. A my z Majką, tak Maja, wymienimy sobie filtr hydrauliki w bizonie. Ten co przyszedł od Zenoxa. Markus jest umyty. Może jak mi się uda, to zrobię polerkę. No i dzisiaj też musimy wyjechać sobie bizonkiem na dwór. Bo zauważyłem, że po poprzednim sezonie tutaj na tym mocowaniu gardziel jest lekko przesunięta do góry. Trzeba ją troszkę obniżyć, bo lepiej jak ta strona jest troszkę niżej niż ta, bo wiadomo, z tej strony jest targaniec i też jest ciężejszy header, zawsze trochę ciąży zawsze na lewo header. I wyjedziemy sobie, to zrobimy. Drugi etap, pójdziemy sobie po ciapka, wyciągniemy sobie header. Wypniemy sobie header, zobaczymy czy wszystko tam dobrze działa. Bo tak powiem wam, że prawdopodobnie chyba pierwszy będzie rzepak do koszenia, też myślę jakiś dzień wypniemy sobie studo rzepaku. No jeszcze nie wiem, bo ta pogoda też kurde raz pada, raz ciepło jest i nie wiadomo co będzie pierwsze. Czy pszenica, borsalino, czy rzepak, czy jakieś tam żyto na piaskach. Bo wczoraj też popadało 2,5 litra, więc dzisiaj taki dzień trochę luźniejszy jest. Nie ma ja? Tak? Bum. Stań sobie tu, hop. Poczekaj, porwę ci opaskę, stój. O, teraz ją, nie? Daj rączkę. Daj, idziemy. Czy idziemy otworzyć sobie bramę, co? Chodź, idziemy otworzyć bramę, chodź, chodź. Chodź, otworzymy bramę. Do bizona, chodź, chodź. Szybko. Otworzymy sobie bramę. Romeo poszedł dać siano byczkom. Co to jest? Co to? Tu sobie stań ładnie, chodź tutaj, tu. Tu. Tu sobie ładnie stań. A ja otworzę bramę, tak? Może tak być? Czy nie może tak być? Otworzymy sobie bramę ładnie. Szyby są umyte. Klima nabita. Jeszcze muszę tu sobie ziemię wybrać trochę, żeby szło otwierać bramę na maksa aż do bron. I tutaj sobie dorobię też taki łańcuszek, tu dziureczkę z haczykiem, żeby to zawsze było do szyku, nie Majka? Otwieramy bramę na szesz. Nie będzie ładnie. Dzisiaj jeszcze muszę sobie wieczorem opryskać owies. I tam w jednym miejscu też w pszenicy wyszły chwasty. I trzeba to spalić niestety. Miejsca, które podbiały, są zielone teraz. Wiadomo, trzeba to spalić, żeby to potem nie było problemu, jak się będzie magazynować to zboże. Wiadomo, to co odbiło, to nie zdąży dojrzeć. Co tu robi? Leci? Ptaszek? O, Bibi stoi. Nie? Ptaszek leciał? No. No i zobaczcie, tutaj chodzi o ten filtr, bo tutaj też wychodziły kilka sztuk takich prawdopodobnie. Półtorej roku niby tylko. No półtorej roku w produkcji szły z takim filtrem tutaj. Czyli jest cały wymienny, cała gruszka jest wymienna. Bo później miały tutaj, tak? Tu? Tak, tu wisiał. No. Tutaj? Nie, tu gdzieś był. Wymienny wkład. Wkład tylko był. No, no widzisz. A u nas jest taki? Taki właśnie. Oczywiście chłopaki stanęli na wysokości zadania. Bo tutaj na naszym nie było żadnego numeru, nic. A tutaj znaleźli oczywiście ten karton, trzeba zostawić, bo tutaj na ten widzę nie ma tego numeru. To trzeba zapisać. Tu też nie ma. A to tam, jak oni już znaleźli, to już potem problemu już nie będzie. A ty jeszcze chcesz niemiecki wymieniać? Nie wiem. Kręć! Trzymaj kamerę. No ale chłopaki, kurwa. Co? Jakie chłopaki to? No Zenoxa. Ach, Zenoxa. A, kogo? Kręć. Ty, puścił. Już olej leci, dawaj. No masz bańkę. Przy czym, niech wyleci z niego. O. Panie, tak się nie robi. Coś pan zrobił. Jo. Jak złapie to musisz to trzymać, bo to zaro leci. Odłóż ten filtr nowy. Trzymaj to bańkę, bo jedną ręką nie do rady. Mi spadnie, opierdolić sobie kombajn. To czekaj, bym musiał z tamtej strony trzymać. Trzymasz? No.
ile zaraz filtra wylej tu, będzie lżejszy. No nie wiem, to wtedy szybko. To z rozdzielaczy się będzie cofać raczej. Kurwa, wszystko pierdolę. No wszystko, wszystko, ja wiem, to tak jest wymiana filtra takiego. Kurwa, jeszcze ciężkie się to robi dość z tym olejem. No i nowy, szybko, bo leci. Leci? Tak, obsmarować gumkę olejem i zakładaj. To nic, załap tylko na gwint. No. Dobra. I teraz szmatka i już weź to, bo zaraz puszczę tą bańkę. No. Maja, co robisz? Gdzie ty byłaś, że masz taką brudną buzię? Nie wiesz tego. Bebu, chodź tutaj. Nie. Maja, B! Chodź tu, tu chodź. Kurwa, ręce, on też brudny. Tu chodź, tu, ta, tam nie wolno. Tam idź, tak? To kręcaj mocno. Jeszcze wytrzesz, później za chwilę dojebiesz. No i dobra, mordeczki, załączymy sobie prąd ładnie. Tutaj główny pomager stoi tutaj ze mną. Nie? Majka, chodź, apka, chodź. Wyjedziemy sobie kombajna na dwór, tak? Idziemy, hop. Hopla, hop. Siadaj sobie tutaj, ładnie, hop. Siadaj, trzymaj czapę, taty. Zamykam drzwi. Odpalamy sobie habetę. Nie, Maja, odpalamy? Słuchaj. Oj. Jedziemy. Maja jedzie kombajnem? Majuś. Wjeżdżamy sobie na spokojnie. Potem pójdziemy sobie po czapkę, wyciągniemy sobie header. Będziemy sobie podpinać, nie, Majka? Słuchajcie, o to chodzi. No i zobaczcie, zwierzę otwarte, bizonkę mam odjechane, idziemy sobie po ciapajka, a dzisiaj suszy ładnie, słoneczko świeci, wiaterek wieje, no a tu jest kupa gnoju dosyć duża, w sierpniu będzie co robić. I zatwieramy sobie wiatę, odpalamy ciapajka i za chwilę wyciągamy header. Ciekawe, czy odpali. Konewka ropy rocznie. Aj, aj, aj. Którym traktorem, kurde, z piątki ruszycie? Żadnym. Idzie. No i dobra, na pewno jest za nisko zaczep. O kurde, za wysoko. Idziemy sobie
sobie zahaczamy i wyciągamy to ustrojstwo. I oczywiście co? Oryginalne osłony, to jest podstawa. Nic się nie owija. Feder praktycznie wygląda jak nówka, zobaczcie. Nic nie pogięte. Jak masz, tak masz, a u niektórych to widziałem, te listwy nawet są pogięte. Nie wiem, czy oni kamienie wgarnują w header, czy co? Dobra, podczepiamy, wyciągamy. Idealnie. No może nie idealnie, prawie. O. Nóżka jest luźna. Troszkę do przodu. Albo skręcimy sobie, nie będę decydował już. Albo dobra. Trochę do tyłu to się złoży. Będziemy sobie teraz nóżkę złożyć i wyjeżdżamy. Wszystko kurde jak należy. Header mam już przesmarowany, tylko kwestia, mówię, podłączenia. Zobaczymy jak to ta pompa w ogóle chodzi. Pompę zmienialiśmy, była pęknięta. A pompa jeszcze była oryginalna, mordeczki. Wjeżdżamy. Tu się ustawię, tak? Będziemy podhaczać. Trzeba tutaj potańczyć, żeby tutaj się wywinąć. Ale damy radę, panie. Dyszel oczywiście przedłużony jest, sami wiecie, że mamy tą wągrowiecką sieszkarnię i to troszeczkę już tak wkurzało to ciąganie ciągnikiem co chwilę na pole, a tak zahaczy i to dupę ciągnie. Ja mogę prosto z przyczepami już jechać, nie? Albo to wspomaganie jest. O, dobra. Sobie postawimy ładnie nóżkę. No na pewno będę musiał podkręcić, bo przód będzie za nisko. Będzie krzywo do kombajnu. Ale ogarniemy, nie? Damy teraz do przodu. Żeby nóżka się rozłożyła. O. Chwilę mordeczki, kurde, siedziałem na kawie. Dzwonek do drzwi, Marta poszła otworzyć. Mówi, że jakiś pan do mnie, no to idę. Patrz, jak kurde, jakiś Rumun przyjechał, nie? I się pytał o zużyte akumulatory. Ja mówię, że panie, nie mam, nie? No mam, dużo już mam. Ale chciał mi wcisnąć jakieś kurwa chińskie ich klucze. To mówiłem, że nie mam. Przyjadę mi, kurde, mydlą oczy jakimiś kurde kluczami. Dobra, teraz tylko sprzęgiełko i ciapulko odjeżdża. O. Zobaczcie, elektryk. Lecimy z tematem. Nagrywa? Nagrywa. Podjedziemy sobie, żeby zjeść na miedulkę. Jak to mruczy, no kurde, żaden kombajn tego dźwięku nie zastąpi, nikt mi nie powie. Nie, chyba z drugiej strony sobie zrobimy zdjęcie. I cyk, i z drugiej strony jeszcze coś się wybierze. Zobaczcie, header jakby kurde przed chwilą z fabryki wyjechał. I oczywiście co jest najważniejsze na zimę, co? Zakonserwować sobie header, zobaczcie, tu nic, zero rdzy.
oczywiście ropa z olejem i zero rdzy praktycznie. I to od razu jak wjeżdżacie w pierwszy łan, nie ma żadnego problemu, że wam będzie coś stawać w kaderze, że jakoś tam będzie rdza, jakiś nalot. A to musi być praktycznie jak odkładnia od pługa, nie? Żeby to miało ręce i nogi. No i dobra, podjeżdżamy sobie. Zobaczymy, czy nam się uda. Kiedyś to kurde za pierwszym razem się wjechało. Zobaczymy, co w tym roku będzie. Widzę, że trochę skrzywo. Jeszcze idzie w miarę, a na polu, kurde, tego bizona zahaczy, to jest kurde nieraz mistrzostwo świata. Tylko nieraz się uda za pierwszym, nieraz kurde za trzecim. No i co zrobić, no. Końcu się kurde udało. Za czwartym podejściem, kurde mordeczki. Kurwa ustrojstwo. Podniesiemy zawleczki sobie za te, powsuwamy. Troszkę krzywo staniesz, zaraz już nie chcę wchodzić. To jest kurde w tych bizonach zahaczanie tego headeru. Opuszczamy, odpinamy sobie header od wózka. Tak jeden. Cyk. Następne zapinanie, wszystko ładnie, nic nie pogięte. Widziałem niektórzy jeżdżą na samych tych bolcach. To nieraz ile razy się widziało, że header mają wywalony praktycznie, nie? Dobra, odpięte zabezpieczenia. Bierzemy sobie header do góry. Minimalnie. I odjeżdżamy od wózka. No i przy okazji, że tutaj mam ciapajka przed garażem, wziąłem sobie pierwszą blachę, którą kładę sobie tutaj na kanał, muszę zamknąć, bo no w razie co w żniwa tutaj czy też na szybko, jakby nie deszcz padał, zawsze można jakąś przyczepę wepchnąć czy coś. I tak, pierwsza deska jest, tu się blacha tak do połowy gdzieś opiera,
położymy tą blachę, wtedy jeszcze jedną deskę, druga blacha i tutaj resztę tych desek się... O, przy piątku tak się kicha chyba na kielicha. Zamknę, bo tu Majka też nieraz przychodzi, kurde, i wpadnie, będzie kłopot, kurde. Teraz całą do przodu. I bajunia, mordeczki, tu jest już bezpiecznie. Kanał zamknięty. I zostało mi dzisiaj tylko założyć nadstawki do tej tutaj drugiej przyczepy. To są takie rezerwowe praktycznie. Te małe przyczepki, które są używane do gnoju, czy tam do najgorszej roboty. Te zawsze, no w miarę szczelne są. Te są też szczelne, to wiecie. Tam tylko muszę zamieść, założyć tutaj nadstawki boczne, bo przednia i tylna jest. To są takie drewniane. No mówię, to są takie rezerwowe, w razie co zawsze tutaj sobie sypiemy na jedną, jeden gatunek zboża, na drugiej drugą, żeby było tyle do siewu, na wyczyszczenie. Obserwowa, to dobra, odpalamy maszynę. Odwracamy się i do garażu. No mam, no. Co luterna? No bajunia jest. Więcej jak poprzednia będzie. Więcej, no. No i zobaczcie, mordeczki, tak jak już mówiłem. Romeo już skosił dzisiaj lucernę. Ja byłem szybko rozwalić, to była taka dosyć szybka akcja. Kto mnie obserwuje na Instagramie, to widział. To nawet powiem wam, że trzeci pokos lepszy od drugiego. Fernandinho już jest w zgrabiarce. Widzieliście, bizonkiem wcofnąłem do garażu. I no, tylko czekać na pogodę. I zobaczymy, co będzie pierwsze, albo pszenica, albo rzepak. Mówię o tej wczesnej pszenicy. Bizonek stoi, jeszcze dzisiaj sobie tam może wybierzemy spod bramy. Tam mam makornika z opryskiwaczem, bo muszę jechać jeden taki dołek, tam chwasty mi trochę powychodziły. Spryskać to. Póki nie pada, niech to dobrze zadziała. Ciapoś tu jest przygotowane. O, dwie przyczepy też, ta jedna do... Te dwie, co wam mówiłem, do siewu. Tutaj musi być zawsze miejsce na lato. W razie W. Żeby kombajnem stanąć czy coś, bo kombajnem też nie za każdym razem stajemy do garażu. No i co, mordeczki, ja myślę, że kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Trzeci vlog w tym tygodniu. Myślę, że w żniwa może to jakoś poprawimy, żeby było więcej tych vlogów. No i co? Trzymajcie się, ramy i gaci mamy. Do następnego razu. Nara!